Teraz będzie prezent, dlatego że pan mnie obraził, panie redaktorze, i miliony radiosłuchaczy poprzednio, mając na sobie koszulkę Orbana. Dlatego tutaj pan ma coś znacznie lepszego. To jest Włodzimierz Czarzasty. To jest koszulka z Włodzimierzem Czarzastym i ja obiecuję, że ją założę, jak przyjdzie Włodzimierz Czarzasty. W takim razie. Bo pan ma złe hidoli, to trzeba zmienić. Nieprawda. Pan nie może mieć koszulki z Orbanem. Mam Berniego Sandersa, co z Bernie Sanders też jest. Super, a dlaczego tutaj teraz nie ma Berniego Sandersa z nami teraz na pańskim torcie? Bo teraz są proszę pani. No jak Hawaje, jeszcze nie ma wakacji. Jak to nie jest? Nie. Niektórzy mają wakacje już teraz, a ja w głowie już mam cały czas wakacje. Proszę pani, ja mam wszystkich. Ja mam Angelę Merkel na koszulce. A z jakiego powodu panią ceni? Nie, ja ich właśnie... Może dlatego, że wprowadziła równość małżeńską. Nie, jako pani, partia chadecka, ja przypominam. Ja mam na przykład, ja te koszulki mam nie dlatego, że ja ich szczególnie cenię. Na przykład ta koszulka też nie jest dlatego, że ja bardzo jakoś cenię Hawaje, albo że mi się ta koszulka podoba. Ta koszula, w której jestem, jest szczerze powiedziawszy okropna. Ale to jest taki żart z powagi tej rozmowy. No więc to raczej na tym polega. A piękny Włodzimierz Czarzasty z bujną czupryną, ja nie wiem, czy to widać teraz, to jest bujna czupryna Włodzimierza Czarzastego. To jest ze słynnego zdjęcia młodego działacza komunistycznego wtedy na spotkaniu z Jadwigą Staniszkis. Na temat 1956 roku. Mm-hmm, tak, działacz komunistyczny Włodzimierz Czarzasty, nie jestem pewien, ale zdjęcie boskie. Tak, żółta koszulka lidera specjalnie do pana. Mm-hmm. Wygląda jak piłkarz. Taka moda była. No ja wiem, wąs, kudły z tyłu, jeszcze trochę i będzie ten hokeista czeski. Krótko z przodu, długo z tyłu i wąsy na przodzie. No, Kazika Staszewskiego musi pani znać. No oczywiście.